10 kwietnia roku 10. Tragedia się stała narodu polskiego. Runął w dół samolot z panem prezydentem na nieludzkiej ziemi, na ziemi przeklętej. Razem ich tam było blisko 100 rodaków, lecieli z wieńcami na groby Polaków, co w katyńskim lesie leżą pod brzozami, bo ich zamordował ten bandyta Stalin. Wieńce ustawiono na mszy okazałe, ale delegacja się nie pokazała. Nad Polskę nadciągnął cień żałoby długi, po Katyniu pierwszym przyszedł Katyń drugi. Ludzie się pod pałac zeszli prezydencki, położyli kwiaty, zapalili świeczki i krzyż postawili w serdecznej potrzebie, by ich Bóg usłyszał na wysokim niebie. Na ten krzyż rzuciła się łobuzów zgraja, urządzali draki, wyczyniali jaja, obrzucali błotem bolszewicy podli, tych, co się modlili za ofiary zbrodni. Co się tutaj dzieje, Panie Boże drogi? Kto tak miesza w głowach, kto przedstawia nogi? Kto nam żyć nie daje w naszej polskiej ziemi, jak sobie życzymy i jak tego chcemy? Jednego mieliśmy tylko prezydenta, co znał te pytania i o nich pamiętał. No to już go nie ma, bo przeszkadzał komuś, kto obce porządki robi w naszym domu. Smoleńska ballada toczy się pomału. Wciąż nie znamy prawdy, więc nie ma murawy. Każdy musi sobie dośpiewać przesłanie. Od tego zależy, co się...